Co byś powiedział Bogu, gdybyś stanął u bram nieba? Bo to jest pytanie, które chciałem ci zadać, znając no, jakiś znaczny wycinek twojego życia. Nie wierzę w to, że gdybym stanął u bram nieba, to pojawiłby mi się Bóg. Dlaczego? Myślę, że jestem za małemiki, żeby ten koleś mógł poświęcać czas takiemu komuś jak ja. No nie wiesz, no to jest jakby kwestia przede wszystkim... A co, wolałbyś, żeby wyszedł po ciebie proboszcz? Wiesz, jak to się może skończyć. Wiesz co, generalnie ja, wiesz, ja wiem, do czego zmierzasz. Wiem, no. Wiem, że do czego zmierzasz. Czuję, wiem, że nadchodzi to wielkie... Nie wierzę w te rzeczy. Ja wierzę w przemianę energii, w wymianę energii, wierzę w reinkarnację. Jeżeli naprawdę zdarzyłoby się coś takiego, że kończy się moje życie, ja się pojawiam, to to, co kiedyś w wywiadzie powiedziałem, to powiedziałbym tylko jedno. Ja, co byś powiedział? Ja p***le. Ale co... Co to... Co by to miało nas na celu? Że jednak naprawdę niebo? Naprawdę? Tylko tym to się kończy? Ale co, ty myślisz, że co? Że w niebie cię nie chcą, a w piekle się cię boją? Ja myślę, Maciek, że będę do ciebie mówił. Rozterki między niebem a piekłem... Wymień mi trzy powody, dla których nie poszedłbyś do nieba. Trzy. Ale z własnej woli, czy dla której nie chcieliby mnie tam? Dla której by cię tam nie chcieli. Trzy powody. No to trzy, to ja ci mogę wymienić 50 tysięcy. Mogę ci wymienić 50 tysięcy też powodów, dla których diabeł wolałby, żebym ja wylądował tam a na to dole. To ja jestem przekonany już na tyle więc się jakby znam. Dlatego nie wierzę do końca, że mógłbym stanąć przed Bogiem, mógłbym stanąć przed, wiesz, jesteśmy na co dzień. Dzisiaj staję przed diabłem, jutro stanę przed Bogiem. Niech mi, tylko pokażcie mi, kto jest tym Bogiem, wiecie, no.